Dzień dobry, nazywam się Łukasz Szankiewicz. Zapraszam do posłuchania naszej kolejnej rozmowy z cyklu Game Design Strefy Technologii Uniwersytetu SWPS. Dziś rozmawiamy o współtworzeniu w branży gier. Od koncepcji do realizacji mam przyjemność rozmawiać z naszym gościem, Sławomirem Bublem. I chciałbym tutaj zaakcentować, że on więcej o sobie powie, a potem przejdziemy do, że tak się wyrażę, do takiej głównej części naszego programu, czyli dyskusji na ten temat, który wspomniałem. Także cześć Sławku, fajnie, że pojawiłeś się i masz czas na to, żeby z nami porozmawiać i podzielić się swoją wiedzą, więc tak jak tutaj powiedziałem, proszę parę słów o sobie. Cześć. Cześć, dzięki za zaproszenie i przepraszam, że tak długo to trwało, bo już pamiętam, namawiałeś mnie od dłuższego czasu, ale mi się już skończyły wymówki. Jestem. Mam na imię Sławek, mam przyjemność być współzałożycielem i CEO firmy Matabu, firmy, która ma w motto Porting o Development Magic. Więc wydaje mi się, że będę w stanie odpowiedzieć na jakieś pytania, zapowiedzieć troszeczkę, jak to wygląda z mojego punktu widzenia. O sobie, no, siedzę w komputerach, można tak powiedzieć, od właściwie czasów licealnych, kiedy to pisałem jakieś artykuły do komputera Amiga i do Bajtka, takich magazynów, z tego czasu może Bajtek bardziej popularny, już właściwie schyłkowo. Pracowałem przez jakiś czas takich, no wtedy korporacji, tuż przed bańką taką, bodajże chyba w 2001 roku, IT, pierwsza bańka w Sun Microsystems. A potem już różnie, byłem nauczycielem informatyki, robiłem gry komputerowe, właściwie dalej robię gry komputerowe od lat, troszkę, już ciężko nawet zmienić branżę w tym momencie, bo ostatnie co pamiętam, to ciągle robię coś w grach. I jeśli chodzi o właśnie współtworzenie, to no, z kimś robimy te gry, ale też zajmujemy się portingiem, czyli troszkę jak szewc, przerabiamy cudze buty. To tak tytułem wstępu. Dokładnie. I właśnie ten aspekt jest interesujący, bo nie poruszany był wcześniej, więc no właśnie, jakby współtworzenie gier na rzecz innych, jesteście jakby też pośrednikami. W pewnym sensie ktoś wam musi zaufać, no bo jednak macie renomę, no więc daje się wam jakiś produkt do optymalizacji, do zmian. No, to są różnego rodzaju procesy, ale moje pierwsze pytanie właśnie, które tutaj chciałbym zadać, to przede wszystkim takie kluczowe elementy efektywnej współpracy. Co dla ciebie jest ważne? Jakie są takie konkretne cele, tak? Że ta synergia między zespołami jasne, musi być to istotna. rzucę takim trochę buzzwordem, ale to jest pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, jak jest pytanie, co jest ważne w współpracy. No, współpraca, komunikacja. Znaczy, my możemy być dowolnymi rzeźnikami i drugi zespół też. Jak się nie jesteśmy w stanie dogadać, to nic, chleba z tego nie będzie. Ja nie mówię oczywiście na poziomie jakimś tam kontraktowym, no bo to tam zawsze można się dogadać. Zawsze, no powiedzmy, ale no, na takim czysto międzyludzkim, roboczym, czyli mamy jakiś nasz zespół, mamy zespół klienta, który na przykład chce coś z nami zrobić z różnych powodów, może nie mieć ludzi do czegoś, może nie mieć jakiejś tam wiedzy, doświadczenia w jakiejś materii, może wszystko to ma, ale czasu nie ma i po prostu nagle nie weźmie znikąd ludzi, żeby mu pomogli, a już terminy blisko. No ale jeżeli jest jakiś problem na poziomie takim, że ludzie nie mogą się na jakimś czasowym Slacku dogadać ze sobą, nie wiem, project manager z project managerem, programiści ze sobą, no to już jest źle. To wszystko, cała reszta to już jest taka, to już jest rzemiosło. A tutaj, no ja wiem, że to brzmi trochę tak właśnie buzzwordowo, że komunikacja najważniejsza, no ale tak, komunikacja najważniejsza. No jest najważniejsza w sumie, tak, mimo wszystko. No to jest chyba taki główna rzecz i troszkę jest tak, że są tematy dookoła tej komunikacji, czyli no właściwie jakieś, czy my rozmawiamy sobie na jakimś komunikatorze, czy my ustawiamy sobie jakieś konfkole, jakieś daily, wspólne, czy osobne, czy no to jest taki, mówię, taki bardzo ogólny zarys, no ale potem są już jakieś takie ustalenia, znowu komunikacja, ale to już takie w kierunku roboczym, ustalenia, a na którym repozytorium kodu pracujemy? Na ich, na naszym, na jakimś zakładamy, no to się nie zdarza, trzecie jakieś inne, odrębne,
czy jeżeli oni mają jakiś, nie wiem, powiedzmy SVN, a my używamy Perforce jako firma, czy my się do nich mamy dostosować, czy oni do nas, czy jakoś importujemy, czy no, takie metody już takie rzeczywiście robocze, jak mamy na tym wspólnie pracować, to są chyba takie clue tego. A Reszta to jest, przepraszam, strzeliłem się, to jest komunikacja między wami a partnerem, czy jeszcze zachodzi proces wewnętrzny u was w firmie? Wewnętrznie to jest właściwie standard. My jesteśmy firmą robiącą, no, zajmującą się usługami. No tak. To znaczy, że u nas to troszkę taka różnica w porównaniu z innymi firmami, które na przykład tylko, znaczy tylko, no aż, ale robią własne gry. No to jeżeli u nich jest jakiś proces ustalony i sobie wewnętrznie pracują, no to super, prawda? I tym to działa w dowolny sposób, to rewelacja. Końcowo ma być fajna gra, wydana, sukces. U nas to troszkę jest tak, że mamy swoje no takie know-how i swoje procedury, powiedzmy wewnętrzne, jak to działa, żeby to nie zwariować, ale one są na tyle elastyczne, niektóre przynajmniej części, no nie security, nie jakieś tam rzeczy, że ma współpracować z różnymi klientami. Tak? Jeden klient sobie życzy, że mamy na Discordzie sobie z nim rozmawiać i nie chce coli, no, jakiś tam inny chce mieć jakiś crazy development, że się do mnie nie mówcie, tam trzymam kciuki. Różnie, różnie to wygląda. Wewnętrznie my nie jesteśmy jakoś super potrzebne, żebyśmy my jakoś sobie coś ustalali. U nas się to sprowadza do tego, dobrze, chłopaki chcą, żeby tam na ich repozytorium to było, no to okej, okay, my tam się podłączamy. Taki tunel spina nasze IT, ten tunel VPN-owy. Na Slacku jednak, ale naszym, czyli ich zapraszamy do naszego jakiegoś kanału zamkniętego. Ten project manager będzie się zajmował tym projektem, ci programiści, ci designerzy, ci testerzy z naszej strony graficy będą na tym projekcie, reszta jest, no jak już mówiłem, rzemiosłem troszkę. Okej, okay, czyli... Nie brzmi to skomplikowanie niby, ale... Nie, nie, ja to jakby rozumiem. Mam nadzieję, że nasi słuchacze i teraz widzowie, jak gdzieś są w tym momencie, to może też. Chodzi o to po prostu, że moje pytanie było, że wy wasze wewnętrzne procesy już ustaliliście, już macie własną ogarniętą, że się tak wyrażę, ścieżkę. Mamy, tak, mamy to swoje... Wy u siebie jak w zegarku, okej. Okay. Znaczy... Staramy się, żeby było dobrze. Jak zegarku nigdy nie jest, ale powiedzmy już tyle lat robimy. No może nie jako firma też, ale jako ludzie też pracowaliśmy w różnych firmach poprzednio, że ja zawsze lubię powtarzać, że to nie może niekoniecznie wiemy, jak coś na pewno zrobić, ale mamy już tyle doświadczenia, wiemy, jak nie robić. A to zdarza wam się kręczować? To dla tych, co nie wiedzą, to nadgodziny. Takie extensive nadgodziny, takie straszne. Tak, tak, tak. Wiesz co, czy nam się zdarza? Zdarzało nam się, czasem się zdarza, ale bardzo rzadko, tylko nasze nadgodziny, a takie znowu sławne nadgodziny to nieporównywalne, czyli na przykład trzeba na przykład przysiąść w jakąś tam sobotę i wyprostować coś, ale nie, że na przykład 4 miesiące cały zespół zasuwa. Mieliśmy jeden taki projekt, rzeczywiście on był trudniejszy niż my oszacowaliśmy. No generalnie, jak to cytując pewien film, parafrazując, z przodu jeszcze, ale z tyłu gruzy. No to wymagało rzeczywiście dużej, dużej ilości takiej nadganiania tematów optymalizacyjnych. To takie właściwie robisz i trochę do przodu. I trochę terminów brakowało. To było parę lat temu. De facto mieliśmy może taki jeden projekt, tak to nie mamy. Nie mamy, mieliśmy nawet tak, że kiedyś klient mówi, że no oni wchodzą w taki okres crunchowania, a jak my do tego podchodzimy? A my powiedzieliśmy, no nie ma problemu, no wchodźcie sobie, my nie wchodzimy w okres crunchowania. Było takie podniesienie brwi, no ale i tyle. Okej, okay. Czyli dobra, jakby teraz do meritum chciałem się zapytać. Macie klienta, pojawia się, szukacie go, on się, albo on się... zgłasza, pewnie jest różnie. I tak, różnie. I co się dzieje? Czy tutaj chciałbym, żebyś tak by opowiedział taki na tyle, ile możesz też w ramach tego proces, jasne. No, który, jak to wygląda od A do Z? Z rozgałęzieniami, czy taki najprostszy? Nie. Taki proces, jestem na przykład jakimś tam, bo czekajmy, bo wy przenosicie gry, portujecie też, nie? Na różne platformy.
Tak, znaczy generalnie możesz do nas przyjść z różnymi rzeczami. Na przykład, chłopaki, mam grę, na przykład wydawcą jesteś. Mam grę w portfolio starą. Nie wiem, jakąś tam sprzed iluś tam lat. Developer, no mam nadzieję, że żyje, ale generalnie już dawno jest nieaktywny. Ja bym to chciał na nową platformę. I tam była platforma X, czy jest platforma Y, czy to jest PC, czy to jest jakieś tam PS5, czy PS4, czy cokolwiek Switch. No to zapraszamy, tak robimy. To jest jakiś engine typu XYZ, nikt nie wie, co to jest, może słyszeliśmy, czytaliśmy. Robimy, tak? To jest sprawa o tyle prosta, że tam nie ma właściwie żadnej interakcji z deweloperem, bo on albo go nie ma, albo się zajmuje czym innym. No, dostaliśmy kod, robimy, tak? Ile to zajmuje, tyle zajmuje, gdzieś tam ustalamy. To są rzadkie przypadki obecnie, od razu mówię. Częstszym przypadkiem jest to, że ktoś mówi: słuchajcie, robię grę i myślę, najlepiej tak zaczynam robić tą grę, nie już kończę, i chciałbym to zrobić na konsolę, bo ja to robię na PC-cie na przykład, i bo nie wiem, zespół mam taki, że robimy to na PC-cie, no i już chciałbym myśleć nad zrobieniem tego na konsolę. I no i tu znowu, to mówię właśnie o tej rozgałęzieniach, są przypadek taki, że no i to trzeba już na pojutrze, to dacie radę, no my mówimy no haha, ewentualnie słuchajcie, już myślę nad tym, to będzie za rok wydane. A my mówimy: o, to bardzo dobrze, to my sobie zajrzymy, jak wy tam robicie, i nie zaczniemy od razu, bo stracicie pieniądze po prostu, jakby przepalimy to, to jest za wcześnie, żeby zaczynać prawdopodobnie. No, oceniamy to, patrzymy, co tam jest, ale tak naprawdę upraszczając, zgłasza się do nas klient, albo my się do kogoś zgłaszamy. Przeważnie zgłasza się klient i mówi: jest taki projekt, chcielibyśmy go zrobić na jakości, chcielibyśmy to zrobić na przykład na Nintendo Switch. Projekt robimy obecnie, on będzie gdzieś tam wydawany za rok, za pół roku, powiedzmy rok. Czy wy byście chcieli ewentualnie czas, żeby czymś takim zająć? Ile by to kosztowało? To zawsze jest to pytanie, ile będzie kosztowało. Mówimy: dobra, to terminy potrzebujemy. Ile będzie kosztowało, to musimy wycenić. Wycena zajmie z tydzień, dwa max. Poprosimy kod. My sobie NDA-kę możemy jakąś podpisać, żeby każdy czuł się bezpiecznie. I poprosimy kod, projekt, czy to jest Unreal, projekt Unrealowy, kod. My sobie przeglądamy. To nie jest tak, no, czasami są te pytania: a my możemy wysłać builda? No, nie, no, chętnie zagramy w builda, zobaczymy grę, ale prosimy kod, no bo sobie sprofilujemy, zobaczymy, czy tam jest, jak z pamięcią, jak tam sobie radzi procesor czy GPU. I no, oceniamy. Chłopaki mogą stwierdzić na przykład u nas, no, to nie jest tak, że ocenia to BizDev, to ocenia tak zespół, a wycenia BizDev. I zespół stwierdza: nie, no bardzo fajnie, chłopaki na szczęście tam za dużo nie naknocili, no ale szczodrze na przykład z grafiką, tak szczodrze to ledwo na PC-cie działa, im jakoś chrupie, a co dopiero będzie na PlayStation, na przykład jakimś czwórce. No i wtedy możemy im jakieś takie hinty, złote rady dać w kierunku, no my nikogoś nie wymyślimy gry i absolutnie nie mamy tutaj takich ambicji, żeby komuś tam uczyć jego roboty, ale no jak będziecie robili tak, to może na PC-ta też nie będzie gorzej, będzie lepiej, a na pewno będzie możliwe sensownie wydajnościowo na innych platformach. To takie rzeczy robimy, takie audyty troszkę techniczne. Czasami też za takim zaproszeniem od wydawcy i on to przekazuje swojemu deweloperowi, który w ogóle tą grę dopiero robi, więc to czasami może być tak pośrednio. Ale my to wyceniamy, mówimy: no dobrze, to będzie kosztowało tyle, zajmie czas tyle, tyle, to jest propozycja milestone'ów, to jest oczywiście gdzieś tam do jakiegoś stopnia do negocjacji. Klient mówi: o fajnie, za drogo, albo super, cieszę się, za tanio, albo ojej, a nie możecie zacząć jutro, no nie, no możemy zacząć za 4 miesiące, a no to nie, no to następnym razem. No taka proza życia. Natomiast tak po prostu dostajemy kod, wyceniamy na podstawie tego. To oczywiście zawsze jest w jakiś sposób educated guess taki, to znaczy nie jest tak, że to jest jakaś straszna matematyka przy takich wycenach, bo różne rzeczy mogą wyjść w projekcie, tak? Czyli klient cały czas robi jeszcze tą grę. No i taka klasyczny problem jest, kiedy klient robi tę grę i na PC-ta ją robi, i on robi do samego końca. To można sobie poustalać na poziomie kontraktu, rozmawiania między szefem a szefem, i wszyscy w wzajemnym zrozumieniu będą wiedzieli, że tak, tam będzie na pewno wszystko skończone w becie. Content lock będzie na pewno. No nigdy nie jest, nie oszukujmy się, do dnia wydania tam są rzeczy robione, a konsoli tak nie można. No, trzeba też to skończyć, gdzieś to certyfikację przejść. Patcha się od razu robi, no bo przecież to tam ci robią tą grę, tak? To nie jest tak, że nie odpuszczają, dobrze, to niech teraz tam leci dalej z rozpędem na konsolach. Nie jest tak.
No, ale przy co-developmencie natomiast to jest tak, że słuchajcie, robimy grę i mamy na przykład, wymyślam już teraz, mamy problemy na przykład, nie wiem, tam z PlayStation 5, bo robimy na PC-ta, na Xboxa. No taki w miarę standardowy case. No dobrze, no jakieś duże są te problemy? Nie, tam trzeba parę rzeczy spojrzeć. My to patrzymy, a tam gry nie ma. Na przykład. I tak, no to rzeczywiście jest to problem na PlayStation, chyba też na innych platformach też jest to problem. No i tak no, pomagamy, w czym możemy pomóc, żeby dojść do tego, co my już możemy zacząć robić, tak? Więc takie, no, życie różne scenariusze tutaj pisze. To właśnie nie wiem, czy dobrze usłyszałem, a to ciekawostka, jeśli to jest prawda, to nie wiem, czy zrozumiałem, to jeszcze powiem ci, jak to z mojej Jasne. strony wygląda. Mówiłeś, że jest wydawca, który robi grę na PC-ta i wy robicie grę, nie wiem, wymyślam też, na Xboxa czy na PlayStation. I kurczę, wy robicie też patche, nie? Tak, znaczy No bo on. wydawca tam przez ma Dobra, ale developer, jak on wydawca coś nas jakby zwali, łączy. wali coś na pececie, no to jak wy się z tym radzicie? Ale my patrzę, musimy zrobić w problemie tych platform, które my robimy. Znaczy nie Okej. robimy Okay. za kogoś na PC. Znaczy jeśli tak umówimy, Nie, że... ja rozumiem, ale ja wiem, czyli po prostu też robicie patche, okej, okay, czyli też Czyli jakby. cała obsługa. Cała, to Okej. znaczy do momentu... Okay. Okej, okay, czy nawet poprawiacie jego kod. Wiesz co? To nie ma znaczenia wspólnego nic, znaczy niewiele No, wspólnego patch z jest programami. poprawą, tak to rozumiem. Ale wiesz co, trochę trafiłeś, bo czasami jest tak, że my na przykład robimy grę na, no nie wiem już teraz, gra na PC-cie jest, my ją portujemy na Switcha. To nie jest prosta sprawa, bo to jest, jak ja to mówię, kalkulator. I trzeba dużo rzeczy tam ciąć, przerabiać. No niektórzy nie można tak ordynarnie ciąć, bo ta gra nie będzie wyglądała, więc się trzeba jakoś tam sprytnie spojrzeć. I się przy okazji okazuje, że tam są błędy, tak zwane legacy. One po prostu były tam na PC-cie, tylko na PC-cie tego nie pojawiały się, albo były na tyle, był frame rate wysoki, albo jakoś tam pamięci. No nie pojawiały się te błędy tak, żeby ktoś to zauważył. One tam są. I je trzeba naprawić, bo na konsoli ono już nie da się, one się ujawniają albo nie może, są na tyle drastyczne jakieś spadki wydajności, że to widać. No i musimy poprawiać legal. To jest tak, że albo my poprawiamy to po swojej stronie i oni później od nas biorą, albo komuś mówimy, słuchajcie, poprawcie to, bo tak być nie może. I tu bywa różnie, bo deweloper może nie mieć na to czasu. On już tam następne rzeczy robi. Jakby wszystko był w stanie zrobić sam i w dowolnej chwili, to by przecież nie potrzebował takiej firmy jak nasza. Sam by robił, ale tak nie jest przeważnie. I tak, poprawiamy. Często jest tak, że przy optymalizacjach te optymalizacje są brane, jeżeli to równolegle robimy gdzieś tam, mówimy o takim porcie, nawet to nie jest co-development, czyli gra powstaje tam, a my obsługujemy platformy dodatkowe i te nasze optymalizacje różne, no one są podciągane pod peceta na przykład. No bo jest lepiej, tak? Nagle się okazuje, że ta gra trochę mniej RAMu zajmuje, trochę szybciej się ładuje. Tyle. To się To dzieje. może być intensywnie w Tak. takim razie, że tak się wyrażę. Tutaj moje pytanie i kolejne, które mnie nurtuje, jak wy robicie tą wycenę? Powiem tak. Nie Tak, musisz żeby. podawać szczegółów, tylko takie jakby Nie, no o co się jakby. oprzeć, bo to jest bardzo ciekawe. Dla ludzi, którzy to słuchają, no bo słyszą o firmie, która przerabia kod, dostosowuje, i tu muszą być jakieś, no właśnie, wyznaczniki. Znaczy powiem w ten sposób. Takich parę takich jakby płotek taki zbuduję dookoła, parę takich punktów kluczowych. No jedna rzecz, że to jest w jakiś sposób doświadczenie. I to nie w sensie jakichś przechwałek, że oj, 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 kogo my tu nie mamy i co my tu nie robimy, tylko im więcej tych projektów widać, tym jednocześnie człowiek bardziej, znaczy nie, no nie ja, ale w ogóle wszyscy, bardziej widzą jakąś tam, jakiś pattern tam się pojawia, tak? Jakaś tam mniej więcej, o, już można się czegoś spodziewać. Jak to będzie, no to będzie widać pewnie problemy. Albo o, no to tam powinno być ok, bo już robiliśmy to 4 razy, 6 razy, to tam spoko, wiemy jak to zrobić. Albo o, tutaj są problemy jakieś tam komunikacyjne, już kiedyś tak mieliśmy, no to...
Tutaj trzeba dołożyć trochę poduchę, bo tu się na pewno nie wyrobią, tylko tak uważają, że się wyrobią, tak? To będzie jakiś problem z tym. Czy to jest takie trochę, no takie założenia gdzieniegdzie, ale one wynikają z doświadczenia. One nie wynikają z kodu, z rozmów, po prostu, no bo kod jest jakiś tam jest, jest jakaś, no, ale jak się to wszystko jakby popatrzy przez pryzmat różnych projektów, to jest, to można coś porównać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która też no, wpływa na wycenę, i to jest, to nie jest żadna jakaś tam tajemnica. No 90% ponad takiej wyceny, czy 90, no, ciężko mi procentach, no, ale no, prawie całość, to są pensje. To nie jest tak, że my tu zużywamy jakieś metry betonu sześcienne, czy jakieś maszyny uruchamiamy. To są komputery, zużywają prąd, ludzie, którzy dostają uczciwe pensje, są specjalistami i to razy czas. I to jest generalnie to, czas, no czas, no, ile tych tasków jest, co tam trzeba zrobić, w jakim stanie jest gra. A kolejna taka barierka, no takie jakby granice, no to klient jakby, no dwie, one są od klienta, tamte są trochę pośrednie, bo to są nasze koszty i jakieś nasze założenia, ale teraz jest tak, klient robi grę i chciałby ją, my ją pierwsze co pytamy, no a kiedy tą gra ma być wydana? W sensie może wydana, to de facto nie musi być, bo może ktoś sobie schować do piwnicy, jest bogaty i nie wiem, jest szejkiem jakimś i sobie gry robi pod poduszkę, nie wiem, nie spotkałem się z tym, ale w teorii jest to możliwe. Tak. Nie fajnie, bo portfolio by nie było, ale natomiast żarty na bok, to jest tak, że klient, mówimy, no dobrze, ale kiedy ta gra ma przejść certyfikację, iść do certyfikacji, tak? Kiedy mamy ten Gold Master, ten Master Candidate, przepraszam. No i dowiadujemy się jakaś tam data, nie wiem, wymyślmy sobie wrzesień. A my mówimy, no dobrze, no ale mamy, nie wiem, powiedzmy dzisiaj tam luty, a na jakim etapie jesteście? No już prawie mamy tam, nie wiem, betę. No mówię, no to w miarę dobrze, tam potrzebujemy ileś tam czasu, zobaczmy w jakim stanie to jest, gdzieś tam dojedziemy. Czyli mamy jakby granicę końcową, ale może być tak, że ta gra jest no w stanie, no opłakanym nie będę obrażał, no ale tam dużo jest do zrobienia, tak? No i, ale ktoś chce mieć to w ogóle równolegle, a dobrze, a kiedy to będziecie mieli? No i teraz widzisz tą grę, widzisz jakby wielkość zespołu po tamtej stronie, widzisz no co tam się dzieje, jaka jest jakość tego kodu, jak tam szybko rzeczy są, czy w jakim czasie, i ktoś ci mówi, że no ta gra, no na pewno dowiozą i ona na pewno będzie tutaj w okolicach tam już czerwca, już gotowa, już można tylko portować. To nie jest tak, że ktoś kłamie. On tak to widzi, a my to widzimy inaczej. No bo to nie wygląda jak coś, co rzeczywiście można się tego trzymać i na pewno będzie. My podpiszemy kontrakt z jakimiś datami. No i teraz trochę dwie strony, albo ten kontrakt byłby, musiałby być jakiś bardzo strasznie taki zabezpieczony, że jeśli nie coś, to coś, jeśli nie coś, to coś. Nie koszmar jakiś kontraktowy. Albo tam się wrzuca jakieś bezpieczne daty, albo w ogóle trzeba ustalić terminy. Może być niemożliwe, tak jakby życzenia klienta może by trzeba po prostu jakby trochę sprowadzić na ziemię i powiedzieć, no fajnie, ale życzycie sobie rzecz, którą się robi pół roku, żeby było zrobione w 3 miesiące i to jeszcze nie zaczynamy dziś. Zacznijmy to za tam ileś miesięcy, więc to są jakieś granice. Oczywiście można tam gdzieś próbować więcej ludzi przydzielić do projektu, no ale jak jest ten stary takie powiedzonko, że 9 kobiet nie urodzi dziecka w miesiąc, no trochę tak. Nawet powiem szczerze, lepiej dłużej robić, to nie ma takiego komfortu zwykle, i mniejszą liczbą osób niż tak no krócej, ale więcej. Dlaczego? Dlatego, że każdy poślizg, no jak już mówiłem, druga część to jest koszt ludzi, każdy poślizg no jest mnożony przez liczbę ludzi. Jeżeli ktoś gdzieś jakiś bloker po stronie klienta i my stoimy, nie możemy, zawsze coś się da zrobić, ale czegoś nie możemy, no to stoi czekanie dwójka osób, tylko na przykład piątka, bo już czegoś tam nie możemy pchnąć. Ale to takie rzeczy jakby wyceniamy, tak? To chodzi w zakres wyceny, gdzieś tam taki educated guess troszkę, ale tak czy się, no i gdzieś tam na końcu tego jest marża po prostu, tak? Gdzieś tam, na którym firma no, musi zarobić, bo to nie hobby, znaczy hobby też, ale nie jedynie. I tyle, tak by wyceny są de facto mnożnikiem zaangażowanej liczby osób razy taka trochę rampa, w którym milestone, bo na milestonach sobie to rozliczamy, w którym milestone ile osób jest zaangażowanych, a te liczby osób wynikają i długości milestone'ów z takiego naszego rozpisania, jakie zadania są do zrobienia, tak, czy trzeba zrobić to możemy, tego jeszcze nie możemy, bo trzeba dopisać cały rendering, przepisać na przykład na jakąś platformę,
ale za to w tym czasie możemy drugą platformę iść, tam nas nic nie blokuje i to jest taki, wychodzi z tego taki, no nie wiem, dla uproszczenia wykres Ganta, który tam programista, czy designer, czy grafik, czy ktoś na jakim etapie czym się zajmuje. Jakieś lekkie poduszki, no bo fajnie wszystko wygląda na papierze, a potem się okazuje, że na jakimś tam krytycznym momencie tam była jedna osoba i ona, nie wiem, dostała grypy żołądkowej, nie ma jej 2 tygodnie i ciężko. Więc to trzeba jakoś tam pokombinować. No życie. Ale tak to w uproszczeniu bardzo wygląda. Może nie brzmi jakoś skomplikowanie. Nikt tam nie robi wykresów, przecięcia jakiejś całki krzywej z czymś tam. Nie, to nie. Ale tabela powstaje taka zbudowana z zadaniami. I kiedy co jesteśmy w stanie dostarczyć, klient dostanie na końcu wycenę, która zawiera daty milestone, daty rozpoczęcia, daty skończenia milestone'u, kwotę za ten milestone do fakturowania i zakres, co my zrobimy, żeby wiedział, no, co odbierać, tak, a nie, że tam jestem niezadowolony, nie zapłacę, no bo ja w sumie nie wiem, co wy robicie. No jest, jest. To tak wygląda. No widzę, no widzę. No właśnie tak chciałem to troszkę bardziej... tutaj wyjaśnić wszystkim, sobie też. Dobra, a teraz tak, takie mam takie pytanie, na jakie platformy głównie robicie? Czy zdarzało wam się robić coś na jakąś dziwną platformę? Może być nawet hobbystycznie, bo to podejrzewam, że też może coś zadarzyć. Mm-hmm. I inne pytanie, czy zgłaszają się do was wydawcy z jakimiś takimi, albo zgłaszali, albo mieliście taką okazję, z starymi oldschoolowymi grami gdzieś tam, które gdzieś w ogóle wygrzebane okay. zostały i wiem, wiesz, jakieś retro totalne z lat 80., 70. i wy musicie po prostu to jeszcze ożywić. Jest coś takiego? Było taki wiesz, przykłady? Co to ja ci powiem ci na przestrzeni może nie tylko tej firmy, ale w ogóle. No, tak, tak. No. Ale bo my tutaj jako firma, jest śmieszne, że 5 lat będzie w kwietniu, koniec kwietnia dopiero. No ale doświadczenie w tym to niektórzy mają 12 lat, albo pracujemy ze sobą 12 lat. Natomiast tak, mieliśmy różne dziwne, takich z takich dziwnych, na przykład robiliśmy w innej firmie, robiliśmy Super Street Fightera Ultra port na między innymi na maszyny arcade firmy Taito. Taki w Japonii na kartę, że tam się nie wrzuca już monet, tylko ma się specjalną kartę, taką jak, nie wiem, karta warszawiaka, czy jakkolwiek to nazwiemy, czy bankomatowa i on tam sobie zbiera punkty i tak dalej. Jeszcze mieliśmy tak, że w tym czasie oni przechodzili z jakiegoś jednego systemu na drugi tych kart, to coś tam się zmieniało, taki API, w ogóle chyba jakaś taka firma obsługująca to, więc myśmy w ogóle portowali też przy okazji, nie dość, że na arcade Taito, które przyszły z Japonii, to jeszcze przechodziliśmy na inny sposób właśnie obsługi tych userów. No to było takie bardzo egzotyczne, bym powiedział, platforma. Było też tak, że robiliśmy port z PS2 na PS3 Xboxa 360. I może PS2 nie wydaje się egzotyczną platformą, dopóki ktoś, kto, nie wiem, na co dzień gdzieś tam sobie pisze w C++, nie zobaczy, że tam jest no, po prostu całe kawały w assemblerze w PS2, które ma jakieś specjalne jakby tam, no nie, coś to programuje absolutnie, a potem niektóre rzeczy no, nie do końca da się tak po prostu przerobić na shaderek w PS3, bo tam inaczej to działa, jakieś cyklowanie kolorów, oczu, to nie jest takie oczywiste, tam była paleta jakaś tam i to działało hardware'owo, to trzeba to przepisać, albo już takie absurdy, kiedy też po takiego projektu, kiedy no, tam ta gra miała aspekt ratio 4:3, taką CRT-kową, tak telewizyjną, a my to przerabiamy na 16:9, no może wcześniej. I to wydaje się nie problem, to się, albo to się skaluje, no to brzydko, no, to się raczej rozciąga scenę, kamera jest szersza, no i nagle się okazuje, że jest jakaś postać tam, w tej grze jakby leży, zakładamy, nic nie żywa, nie wiem, tam ręka leży, zakładamy, że ona jest za kadrem, ale tu widzimy rękę, no i kamerę poszerzamy, to się okazuje, że tylko ta ręka leży, no, nikt nie dorabiał tej postaci, no bo po co, ona jest poza kadrem. No i teraz co z tą dorobić postać? No rękę przesunęliśmy w grze, no, musieliśmy to jakoś dostosować. Mieliśmy zapytanie kiedyś o grę z PlayStation 1, no to jeszcze większy hardcore byłby. Robiliśmy coś na Nintendo DS. Mieliśmy
co tam jeszcze było z takich bardzo, bardzo dziwnych rzeczy. No chyba to są takie, czy do nas przychodzą jeszcze bardziej jakiś bizar, na przykład, nie wiem, zróbcie na Amigę. No nie, nie, to nie oznacza, że nawet sobie ze znajomym nie rozmawialiśmy, a kurczę, może byśmy zrobili taki może adaptację tym portem, to nie nasza, to jest napisanie od nowa, jakieś tam gry na istniejące, których on ma prawa, jakby to jest jego gra, że jednak zrobić taką mini grę na Amidze rzeczywiście, on jest miłośnikiem Amigi, ja również, a może byśmy, tak? Fantazyjnie. Nie zrobiliśmy tego, no dlaczego proza życia, nie mieliśmy na to czasu po prostu, a chęci były. Gdzieś tam mi się roi, że fajnie by było. No wiadomo, zarobek z tego jest absolutnie minusowy, ale fan gigantyczny. Tak, respekt też na dzielni, że się tak wyraża. Tak, respekt na dzielni, tak, to właśnie tak. Czy coś jeszcze takiego bardzo dziwnego? Nie. Robiliśmy na przykład na stadie, dopóki nie spadła z rowerka, co jest w jakiś sposób platformą, no linuksową, tak? Robiliśmy na taką, jakby to ładnie nazwać, no robiliśmy to na Amazon Lunę, czyli takie trochę stadia wannabe, też taka dystrybucja, że to jest streaming, to jest usługa streamingowa, to nie jest skomplikowana platforma, to jest gdzieś tam PC, który gdzieś tam jest okapsułkowany jakąś tam obsługą, więc w porównaniu ze stadią jest prosty. Czy coś jeszcze takiego bardzo egzotycznego? Chyba nie. No, tutaj najwięcej egzotyki jest, kiedy różne te gry się trafiają na Switcha i czasami jest tak, że gra się wydaje, że nie da się, żeby ją zrobić na Switcha. No się da, tylko że to nie jest takie proste kliknąć, tylko trzeba posiedzieć, popracować, trzeba się wysilić na Switcha. Tak. Czyli klienci są różni też i skąd są? Różnie. Z Polski, Europa Zachodnia, Stany. Kiedyś dużo pracowałem, ale to nie w tej firmie, pracowaliśmy dużo z Japończykami, dlatego też wspominałem Taito, ale to było no już ładnych parę lat temu. Ale powiedziałbym, że tak trochę z Polski, dużo spoza Polski, raczej z Zachodu. Okej. Czyli nie było jakiś egzotycznych klientów, bo to też... To pytanie, co egzotyczne. No nie mieliśmy na przykład jakiegoś klienta. Jakaś, nie obrażając, ekipa z Pakistanu, która po prostu się zgłasza, bo coś chce. Nie, wydaje mi się, wiesz co, wydaje mi się, że to raczej wynika z tego, że żeby taką usługę zamówić, to trzeba... znaczy raczej nie jest się bardzo małym indie deweloperem. Okej. Okay. Bo to kosztuje, to nie oszukujmy się, tak? To jeżeli jest jakaś malutka ekipa, robi jakąś grę, nie wiem, tam w Unity na przykład, i oni robią fajną grę, naprawdę, szacun, i idą do wydawcy z tą grą, nie mają no, pieniędzy generalnie, ale no chcą, tak? Chcą, wszystko jest fajnie i teraz co? Oni nie wyciągną pieniędzy na port do jakiejś firmy w Warszawie czy tam gdzieś indziej, jakbyśmy bardzo profesjonalni nie byli, no bo ich jest tam, nie wiem, trzech na przykład, pięciu czy pięcioro i wydawca na przykład powie im, no dobrze, to ja wam zafunduję to. No niekoniecznie wydawca im może powiedzieć, a słuchajcie, mam taką świetną ekipę wewnętrzną, oni wam to sportują, będzie pan zadowolony. No mieliśmy już takie dwa przypadki historii, nie byli zadowoleni, ale to się rok później dowiedziałem, bo na mnie teraz kolega taki podszedł i powiedział, że bardzo jest niezadowolony, bo wydawca mu zaproponował, że zrobi mu za darmo. Port. Ja powiedziałem, no takiej usługi nie jestem w stanie oferować, ale no trzymam kciuki, no i nieskutecznie trzymałem kciuki, bo o ile zrobiono, to powiedział, że nigdy więcej, ale nie miał, był pod ścianą, no miał do wyboru, albo im wydawca to biorą, albo nie wiem, coś tam, no tam nie było chyba wysłowione co, groźba, ale no nie miał wyboru i mówi, że absolutnie minimum effort, jakby tam się nie postarał, ktokolwiek to był. Pewnie no, jakaś firma była tak podwynajęta przez wydawcę. Nie pamiętam, nie wiem, znam wydawcę, nie wiem, no był niezadowolony. No ale mówię, to są pieniądze, tak? Raczej mamy, to są większe firmy. Przy większych no tak. Tytułach. Przy większych tytułach, no bo też jest często tak, że wszystko można oczywiście zrobić samemu. Tak? To nie jest tak, że deweloperzy, nie wiem, nie potrafią, jakaś magiczna konsola albo magiczny porting. Nie, no potrafią. Pytanie czasami jest, czy mają na to czas.
Czy nie jest lepiej, mówię, to zależy od klienta, od gry, czy nie jest lepiej, żeby przerzucić tych ludzi, żeby jeszcze lepiej zrobić to, co robią na jakimś, nie wiem, PC-cie powiedzmy, czy nam od razu na PlayStation, a całą resztę podzlecić. Oczywiście można też dotrudnić tych ludzi, wewnętrznie robić takie rzeczy, no ale to też nie jest wcale tak łatwo, tak? No, my jednak mamy jakieś tam doświadczenie, standardy swojej pracy i to, jak to się mówiło, nie jest to pierwsze rodeo. Nie musimy się tego uczyć. Ale zawsze coś nowego, więc jest się czego uczyć. No, Tak. No i właśnie, i teraz kolejne pytanie moje, jeśli chodzi o, cytuję, coś nowego. Nowe technologie i narzędzia właśnie, jakie używacie. Czy No na przykład teraz używacie pytanie, sztucznej inteligencji? Pytanie, jakich narzędzi używamy, czy jakich nowych narzędzi używamy? Dobrze. Jakich narzędzi używacie i jakie nowe narzędzia wchodzą z tego, co zaobserwowałeś i co z tą sztuczną inteligencją odmienianą przez przypadki, czy używacie po prostu jej w jakiś sposób? Dobrze. Cokolwiek, no dobra, no te czaty i to wszystko, co weszło już, bo ja doskonale wiem, że sztuczna inteligencja była wcześniej i w grach i tak dalej, ale tu jestem ciekaw. Machine learning i inne tam rzeczy. Wiesz co, troszkę spróbuję odpowiedzieć od końca, czyli jakby od tej bardziej interesującej, bo to tam, jak czego używamy, to właściwie pewnie nudy. Czy my jakoś bardzo używamy sztucznej inteligencji? No dziwo nie. Czy będziemy gdzieś tam używali? No mam jakiś tam projekt R&D, taki no rzeczywiście AI, ale czy na co dzień w pracy, używamy do czegoś AI-a? No niekoniecznie. Chyba jedyne, co mi przychodzi w tej chwili do głowy, czego jestem świadom, to trochę zabawnie, jak kiedyś rozmawiałem coś na temat właśnie ChatGPT i miałem taką rozmowę, a zauważyłeś, jak nasze IT, jakimi pięknymi w tej chwili okrągłymi zdaniami wysyła anonsmenty na firmę? No mówię, no zauważyłem, myślałem, że wam się nudzi. Nie, to jest ChatGPT. No myślę, szacunek, tak? Nie, natomiast na poziomie procesów takich, tak, czy wycenowych, czy programowania, nie używamy. Okej. Po prostu. Teraz czy my R&D, gdzieś tam mamy projekt, gdzie rzeczywiście chcemy zacząć tam AI do czegoś, ale z dziedziny takiego game developmentu, jako jakieś tule, i tam przygotowywanie niektórych asetów, to tak, ale tak na co dzień przy pracy portingowej, znaczy portingowej nie używamy, a przy kodeweloperskiej to trochę jest tak, zależy, no to jest tak, jakbyś wszedł na boisko i w co gracie, chłopaki, w nogę, a ja mam widły, no to odstaw, my gramy w nogę, no to gramy w nogę, no i my też, jakbyśmy mieli, odstawiamy te widły, AI, cokolwiek mamy, no musimy grać w tą grę, co klient, tak? Możemy swoje doradzać na zasadzie, ej, ale biegajcie przodem, nie tyłem, bo będzie wygodniej, cokolwiek, ale no gramy w grę, tak? To już takie mówię, wejście do poziomu co-developmentu, współpracy z kimś, tak? No to jest jego gra i my się dostosowujemy w jakiś sposób, chyba że jest rzeczywiście, jest tak coś pod górę, że mówimy, no nie, tak, to może tak nie róbmy, bo to od początku tak robicie, to dziwnie tak. Ale odpowiadając tak właśnie w skrócie, nie używamy. A jakich tuli w ogóle używamy? No co, C++ w Visual Studio, tak? Dużo, dużo Windowsów, dużo PC-tów. W backendzie gdzieś tam lata sobie Perforce, lata sobie Jenkins, swego czasu TeamCity. Dużo wirtualizacji w serwerowni, bo bardzo dużo build maszyn tam huczy cały czas. W porównaniu z taką, tak myślę, no bo też nie zjadłem rozumów, nie wiem jak tam jest w niektórych firmach, skąd mam wiedzieć, ale jakbym tak na szybko porównał, no to u nas się raczej pewnie dużo więcej różnych buildów buduje dziennie niż w firmie robiącej na przykład jedną grę. My robimy dla iluś klientów ileś projektów naraz, w różnych tempach te projekty powstają, niektóre się budują 2 godziny, niektóre 20 minut i to cały czas się mieli w serwerowni non-stop na różnych maszynach. Maszyn mamy dużo, dlatego że nawet jak jedna czy dwie, czy tam ileś siądzie, kiedyś mieliśmy tak, że nam się jedna maszyna zwisła zupełnie, nikt nie zauważył jakimś cudem, to było 2 lata temu, to dopiero po tygodniu ktoś zauważył, bo inne maszyny to podjęły te zadania i po prostu nic się nie zmieniło jakby, tak, ale to chodzi o taką, żeby continuous work było cały czas rzeczywiście u nas. No to takie rzeczy się dzieją. To Slacka używamy do komunikacji, bardzo wygodny.
Mail, no to wiadomo, gdzieś tam w chmurze to lata, tak? I właściwie tyle. Nie ma jakichś tam jakichś strasznych, dziwnych zachowań. Jakieś kalamari gdzieś tam urlopowe, jakieś takie systemy. Natomiast nie, no nie wiem, office vibe do takiego miękkiego właściwie feedbackowania, hej, co tam, jak tam w firmie, co wam się podoba, co nie. Ale tak więcej rzeczy, jakichś takich kluczy, jakichś dziwnych groundbreaking, nie wiadomo jakich tuli, które tym. No nie, nie, troszkę to wynika też z tego, że no jeżeli klient tam właśnie korzysta z czegoś, no to mi ciężko się nagle strzelić, hej, a mamy takie fajne narzędzia, może spróbował, a klient nie. A, no to okej, ale nice try. Także to chyba normalnie, tak, bez jakichś tam jakichś Ale oprogramowań. macie maszyny, znaczy przerzucacie na inną platformę, macie tę platformę, żeby testować u siebie? No musimy. Te, nie, jesteśmy deweloperem Sony, Nintendo, Microsoftu. Mamy Okej. diabła tych devkitów, testkitów. Tak. Okay. I jeszcze tak naprawdę my pracujemy, no może nie w całości, w większości nie, ale w połowie, no ponad połowie. W większości jednak jest jakaś tam praca hybrydowo-zdalna w tej chwili. A wszystkie te maszyny są u nas zapięte lokalnie, więc ludzie się łączą z tymi maszynami, nawet z devkitami, testkitami zdalnie. Co też Okej. powoduje jakieś tam problemy, bo się okazuje, że niektóre case'y takie do testowania nie do końca da się je zrobić zdalnie. Ja tu nie mówię o tym, jakiś tam sprawdzić frame rate nawet, czy coś tam fajnie działa, tylko bodajże, już nie pamiętam, w tej to było 2 lata temu, wyszło, że chyba, nie pamiętam, czy Switch, czy PS, czy PlayStation, że nie można sprawdzić funkcjonalności nagrywania filmów łapania klatek, kiedy jesteś połączony zdalnie, bo prawdopodobnie, znaczy myślę, nie jestem tutaj aż tak techniczny, to jest ten subsystem sprzętowy i on no, albo ci streamuje i pracujesz zdalnie, albo ci robi te klatki, łapie ci, nie wiem, zdjęcie, tak? No i tego żeśmy nie mogli przetestować. Trzeba było rzeczywiście, ktoś musiał tam, to zrobił, przyjechać i zrobić to na miejscu, bo to się wykluczało wzajemnie. No ale to żeśmy się nauczyli, to nie było takie oczywiste. Nikt na to nie wpadł po prostu wtedy. Teraz to już wiemy. Nie, no jest Ale tego trochę. To mamy, no mamy to specjalnie rozbudowaliśmy serwerownię, to nazywamy to szklarnia, tylko po to, żeby same te testkity i devkity tam umieścić. Także tego jest. Macie w Warszawie siedzibę. Tak, nawet no, może widać, to jest Tak. 19-wieczny fort. Pod ziemią trochę jesteśmy, Okej, tak. czyli dobrze dla serwerów chyba, nie? W Teoretycznie. podziemiach są, tak, są w podziemiach, dokładnie tak. To tam jest ładnych parę metrów Szumieć może. kamieni, tak. Jest No no, chłodniej. no no, no to ciekawe wszystko. Ilu was jest pracowników, z ciekawości pytam. 70 osób, wydaje mi U, no się. tak, bo to było moje pytanie wynikające z tego, że powiedziałeś, że robicie kilka projektów naraz i sobie pomyślałem, wow. Wiesz co, samych programistów jest w tej chwili, programistów i programistek, no żeby nie było, że umniejszam. 40 U. testerów bodajże, to są chyba realne liczby, ile pamiętam, sobie sprawdzałem 13. Potem jest tam paru project managerów, jakieś niewielkie IT, parę osób tam z administracji, ze 2 osoby z administracji, gdzieś tam właściwie tyle, to gdzieś tam się sumuje do 70 osób, wydaje mi się. 69, 70 to ta granica mniej więcej. Ale rozumiem, że jakby nie wszyscy są na miejscu. My mamy taką politykę. Jesteśmy otwarci. Chętnie, ja w ogóle nie umiem pracować z domu. To nie jest kwestia, czy ja będę się spierał, czy jest dobra praca z domu, czy nie. Ja osobiście nie potrafię sobie Okej. wyczesać tego. Ja przyjeżdżam do pracy codziennie, bo ja się czuję taki w stadzie, robię, jest fajnie, czuję to. W domu już nie. Ale no, nie każdy tak ma. Niektórym nie jest wygodnie przyjeżdżać. Niektórzy nie mogą. Ktoś pracuje z Ukrainy. Ktoś pracuje z Maroka, gdzieś tam jeszcze z innego kraju. No Czyli i ja nie pracuję. międzynarodowy zestaw macie, to nie Nie jest jest jakiś tak. super międzynarodowy bardzo, bo jednak większość osób jest z Polski. No ale jest tam, mamy osoby z Maroka, z Białorusi, parę osób z Ukrainy, z Okej. czego część jest w Polsce, a część no, jest w Ukrainie. I jest tak troszkę międzynarodowy. Mamy w związku z tym takie założenie, że jeżeli jest jakiś kanał projektowy, no bo jak mamy projekt, to zakładamy kanał zamknięty na ten projekt. Jeżeli tam jest choć jedna osoba, która no nie jest polskojęzyczna, to z założenia ten kanał się zmienia w anglojęzyczny. Czy wszyscy muszą mówić po angielsku?
I tyle. To nie jest tak, że mamy politykę w firmie, że wszyscy rozmawiają po angielsku, ale no bo Nie żarty po wykluczacie. angielsku, żarty wszystkie babem po angielsku, kiedy nie ma żadnego osoby anglojęzycznej, akurat w biurze, no nie ma to sensu większego, to na No siłę. tak. No, natomiast mamy tych osób 70, jeszcze jakby tak policzyć, że mamy jeszcze spółkę córkę Black Drakkar Games, która się rzeczywiście zajmuje work for hire, robieniem gier na zamówienie, czy tam współpracą przy robieniu, to tam jest kolejne 50 osób. To tak nas jest łącznie, powiedzmy, z punktu widzenia IT, no 70, 120 osób pewnie, jakoś tak. Czyli Drakkar jest pod wami. Tak, tak. Jakiś to jest tak spółka córka, tak. Spółka córka, okay. Spółka siostra, jakkolwiek to nazwiemy, wypączkowana została z Matabu w ramach takiego rozdzielenia kompetencji, to znaczy u nas generalnie my się skupiamy bardzo techowo, właśnie audyty techniczne, porting, co-development na takim poziomie, no platformy, compliance QA to też robimy, a tam są generalnie designerzy, graficy, programiści gameplayowi. My zatrudniając do Matabu nie zatrudniamy programistów gameplayowych, znaczy możemy zatrudnić, tylko on nie będzie robił gameplayu. A tam owszem, tak samo tam nie bardzo potrzebują testerów, tam mają chyba jakieś jedno z dwóch testerów, ale no takie grubsze rzeczy platformy to my robimy takie. Znaczy, też nie jesteśmy QA labem, no ale compliance musimy robić, żeby nasze usługi no, były jakościowe, a nie jakieś tam, jak nam Czyli wyszło. Mam nadzieję, że tutaj wychwyciłem, spółka córka robi gry, w sensie Tak. dla kogoś. Tak, znaczy nie ma własnego IP, to nie jest tak, że usiedli i wymyślili, nie robicie od zera coś tam. Robimy nie od zera, taka gra, robimy. Zdobywamy finansowanie, robimy tą grę, zobaczymy. Liczymy, że się sprzeda. My to robimy na zasadzie, hej, przychodzi do nas akurat klient, hej, no chcielibyśmy zrobić grę i chcielibyśmy z wami ją zrobić. Przydzielimy, nie wiem, tam parę kluczowych osób na przykład, a cała reszta wszystko, no to jakby waszymi rękoma, tak? Na przykład. Albo co sądzicie o? I to jakoś tam wspólnie, generalnie jest jakaś tam współpraca i robimy, tak? W Black Drakkarach robimy taki from zero to hero, można tak powiedzieć. Okej, okay, okej. Nie zawsze jest hero, ale staramy się. Co najciekawsze, potem możecie się dogadać z ojcem firmą o porty. Był taki przypadek, nawet zadziałał. Tak, robiliśmy port, oni robili grę, a my zrobiliśmy port tego na PS5. O. Tak, to tak. A mam pytanie, robicie porty na Macintosha? Nie. Robimy. Na Apple'a, no. Nie robimy na. Aż lubię akurat określenie Macintosh, tak, stary jeszcze. Stoi tu nawet jeden taki stary. Tak, ja zawsze jestem boomerem i się zawsze myli po prostu. Ale nie, bo nie jestem, bo nie jestem makowy i no, tak mam. Ale nie, to jeszcze mówię, z czasów takich jeszcze, jak to szło na Motorola tam 68 tysięcy albo na jakieś parę PC, tak. Natomiast nie, wiesz co, nie robimy na mobilki, nie robimy na Maci. Dlaczego nie robimy na mobilki? No, to jest w ogóle nie nasz scope, tak? Nie zajmujemy się tak po prostu w ogóle. A znowu na Maci, no to zdarzyło nam się coś tam zrobić, ale to jest tak mały promil jakby zapytań, że z mojego punktu widzenia to musimy się chyba, nie wiem, mieć jakąś firmę, która się specjalizuje tylko w Macu i tylko szuka takich projektów. My się specjalizujemy PC konsole i tyle. Czyli to nie jest platforma do gier, bym tak powiedział złośliwie. Czy wiesz co? Powiem tak, jakby do nas gdzieś tam waliło drzwiami oknami, że robimy na Maca, no to przecież się nie obrazimy na tą platformę. Platforma jak każda inna, ale tak się nie dzieje. Po prostu. I to nie znaczy, że nie ma na to jakiegoś tam rynku, na pewno jest. Są firmy, które się po prostu specjalizują w Macu. Oni się zajmują tylko Maciem, robią na Maca. Mieliśmy nawet raz przyjemność współpracować z taką firmą, bo jakby nam podzlecili w ogóle Maca. Natomiast my się nie skupiamy biznesowo na Okej, okay, okej. Okay. Po prostu tak patrzę na skalę jednak. No konsole i PC to jest ten obszar, jeśli chodzi o gry wideo, nie? Najczęściej nam się zdarza, że przychodzi klient i chce na konsolę, bo robi, on robi na PC. To jest najczęstszy przypadek. A były lata temu,
no to jeszcze w poprzedniej firmie, kiedy najczęściej było na PC z konsoli. Bo klient robił na, nie wiem, tam PS4, no przepraszam, nie, Xboxa 360 i on chciał mieć wersję PC-tową. Teraz my przynajmniej mamy inny trend, tak? Czyli go deweloper robi, no głównie polski. Polscy deweloperzy rzeczywiście robią na, z tych, którymi mamy kontakt, robią na PC, tak? Gdzieś tam PC-ta, Xboxa często i na przykład PS5 wtedy zostaje do zrobienia, albo Switch jest do zrobienia, ale mamy pewien zakres, tak? Natomiast mobilki i inne tym, no nie, nie robimy. Ale mobilki to też podzielasz taki, ja tu tylko cytuję, bo to nie jest moje zdanie, ale taka jest anegdotka, że to nie game dev. No, takie statement, taki statement. Zaczepny, kontrowersyjny. Wiesz co, myślałem na tym swego czasu. Czy ja generalnie nie gram na komórce, no chyba, że w samolocie gdzieś tam już, nie wiem, już mi się nie chce czytać albo cokolwiek, tak? Tak, to tak. Wtedy gram, jakieś mam swoje minigierki, jakoś tam naukę Assemblera i coś, ale... Snake. Nie, nie, ale tak, kiedyś swego czasu w Nokii tak, ale troszkę, ale to mówię, ja to może mnie, na mnie ktoś teraz wiadro pomój wylać, ktoś rzeczywiście siedzi w mobilkach, ja to nie, jakby, no nie mam doświadczenia w mobilkach, oprócz takiego czystego odbiorcy, użytkownika, ale z tego, co gdzieś tam słyszę, rozmawiam z ludźmi, no generalnie samo robienie gier i jakby model biznesowy, to jest taka trochę fabryka, że to musisz żreć gdzieś tam na poziomie, no nie, że się zrobiło grę i się sprzedało, nie wiem, jak retail, czy jak nawet już nieważne, no retail digital, ale takie płacisz i masz, tylko rzeczywiście game as a service praktycznie i tak dalej, to cię musi tam zgadzać, najlepiej jak masz parę jeszcze różnych tytułów, które są w miarę, różnią się skórkami powiedzmy, ale gameplay gdzieś tam nawet któryś zagryzie i to działa, no to trochę nie mój klimat, może tak, i nie klimat ludzi tutaj w biurze, którzy pracują, czy poza biurem, no w Matabu. Więc czy to nie game dev? No jest, tylko taka trochę inna odmiana. No kiedyś słyszałem na przykład, że porting to nie jest game dev, tak? Później to ja zacząłem się jakby dopytywać, no okej, okay, a QA to jest game dev, czy to QA nie jest game dev? No, ale to zależy z kim się rozmawia, więc się dochodzi się do rozmowy takiego, że jak się rozmawiasz na przykład, no nie wiem, z producentem, już wymyślam, teraz, żeby nie była taka rozmowa, ale mógłbyś dojść do momentu, kiedy powiedziałbyś, że producent to jest game dev, a wszyscy inni to są jego podwykonawcy i jeden grafik, programista czy tester to żaden game dev. A na końcu i tak wszyscy się przyczepią do IT, bo IT to przecież nie game dev, bo przecież pani sprzątaczka to wtedy przecież nie game dev. No różnie, nie, zależy gdzie przyłożysz ucho, tak? No tak, że marketing też nie... I tak, tak, marketing tak to są nie game dev, a marketing tam po co nam tam jacyś, nie wiem, ludzie co to robią, przecież my to sprzedajemy. Tak. Kiedy, a to rzeczywiście, miałem kiedyś kłótnię, realnie robiłem grę i był jakiś młody, zdolny z marketingu i on, zresztą się o kredycy tam coś kłócili i on powiedział, że gdyby, że najważniejszy jest handlowiec, bo jakby nie on, to by się firma, to by w ogóle firma nic nie zarobiła. A ja byłem szefem grafików i mówię, no tak, no ale sorry, ale jeżeli my byśmy nie robili tutaj, to byś nie miał czego nawet sprzedawać, to byś ziemniaki gdzieś sprzedawał, a nie gry. No i żeśmy odeszli od siebie no, przy swoich stanowiskach. To nie było uściśnięcie dłoni. Była ciężka obraza z dwóch stron. No bo to wynika po prostu z podejścia, że faktycznie niektóre firmy mają content, wiedzą jak to robić, ale nie wiedzą jak sprzedać. Nawet jeśli gra jest dobra, ponieważ wynika to tylko i wyłącznie z tego, że tych gier jest dużo, nie? To wszyscy wiemy. Znaczy ja wychodzę z założenia, że to no nie wiem, gramy w AD&D, jakby się czepiał, nie wiem, kleryk, że mag to nie RPG, nie RPG. No, jest drużyna, to razem idą załatwić tam smoka, czy beholdera gdzieś na końcu korytarza, a nie, że się czepiają, a w ogóle krasnoludy to nie jest lore. No nie, no o czym my mówimy? No to każdy ma swoje zadania do wykonania, wspólnie idziemy w jakimś kierunku ku lepszemu dobru i tyle, no. Tyle, tak jak że częścią, nie wiem, przemysłu samochodowego jest pan Kazik, mechanik, który ci zrobi samochód po okresie gwarancyjnym za dobre pieniądze i jesteś zadowolony, on ma pieniądze, super. Czy on jest częścią automotu? No kurczę, jest, no. No to się zastanawiam, czy szedłbym z krasnoludami w RPG-u i nie wiem. No. Co by mi to dało? To żartuję, oczywiście sobie ja robię.
Ale faktycznie, no to jest dosyć taki konglomerat różnych sytuacji, ale mam wrażenie, że chyba porting jest coraz bardziej doceniany, no bo jeżeli wydawca wydaje grę i ma sukces, tak, to żeby go podwoić, to inna platforma z dodatkowym zyskiem, no, jeśli on to przewidzi, nie? No jest bardzo często, przynajmniej no z moich doświadczeń, do naszych właściwie, nie moich doświadczeń, jest tak, że bardzo często klienci przychodzą, że no oni by chcieli już grę wydać, a wydawca mówi, no dobra, co z innymi platformami? A Switch to będzie? A oni tam, ojej, myśleliśmy, że może Xbox, tak? No bo tam prościej z peceta. A on mówi, Tak. nie, ja bym chciał mieć w pakiecie najlepiej i wszystko naraz wydane. I tak, o kurczę. Okay. Więc no jest, jakby ja mówię, ja jakby już nie zastanawiam się, czy to jest game dev, czy nie game dev, bo jakby no widzę Nie, na ja tym tylko o spojrzenia. mobilkach pytałem A złośliwie, więc. mobilkach, nie, na mobilkach nie mój klimat, czy nie nasz klimat, tam rzeczywiście, znaczy na poziomie technicznym to może tak, jakby cały tam biznes na bok. No bo tutaj nie jestem w stanie się wypowiedzieć, nie kojarzy mi się to wcale z jakimś tam super sprzedam i jest, ale no nie jestem specjalistą w tym. Na poziomie technicznym nam to w teorii nie robi. To znaczy, no moglibyśmy teoretycznie przydzielić ludzi, zrobić zespół, który by to robił na mobilkach. No ale dochodzi taka jedna prosta rzecz, no tych mobilek, zakładając, że mamy dwa podstawowe systemy iOS-a i Androida, a nie jakieś tam, nie wiem, dziwna rzecz Samsunga sprzed 20 lat, nie pamiętam, jak to się nazywało, to Tizen chyba, nie wiem, to no robimy to i teraz to trzeba przetestować. Zakładam, że no część można wirtualnie gdzieś tam sobie popatrzeć, no ale tak na poziomie takim ogólnym, no na końcu gdzieś fajnie by było to przetestować, taki, no, takie mega, tak jak w PC się robi compatibility testy, tak? No tutaj to nie wiem, najróżniejsze komórki, aspect ratio, tablety, no to jest hardcore jakiś, co chwila zmiany systemów operacyjnych, tak? To chwila update'y kolejne. Jak sobie ja sobie to wyobrażam, mi się to tak spiętrza w głowie, że i tam gdzieś tam rozmawiałem z kolegami, oni rzeczywiście byli gdzieś tam w mobilkach czy są i oni mają jakieś tam, ja wiem, tak jak mamy ścianę gdzieś tam serwerów i build maszyn, oni mają ścianę jakichś komórek, które gdzieś tam testują, automatic testing, robią inne rzeczy, żeby sprawdzić w ogóle kompatybilność między innymi. No mi się włos zjeżdżył na głowie jakby i to trzeba być cały czas update'ować, jakby jest nie nasza bajka. Jak są w tym specjaliści, szacun za ich pracę, no nie. To my się skupiamy na dużych platformach. Okej, no to dzięki za ten duży wywód. Tutaj Sorry. chciałem powiedzieć, że nie, ja i nasz gość na pewno nie negujemy wartości gier na mobilkach i Absolutnie. Macintosh, i ja na Macintoszu i na innych tam rzeczach, które wymieniliśmy. Tylko tak akcentujemy, żeby było pikantniej, więc tutaj na pewno jest to niełatwy kawałek chleba, jak już słyszę, no bo jednak jest tego trochę do zrobienia. Jest to praca, no. Praca nie jest tak, że się leży i się pije drinka, no jest to praca. Trzeba się czasem namęczyć. No tak, ale no, mam nadzieję, że wychodzą z tego dobre owoce, jeśli chodzi o produkt finalny. Też mam taką Także nadzieję. Też mam taką nadzieję. dobrze, jakie plany? Zmierzając ku końcowi powoli, jakie masz plany? Co dalej? Co druga firma robi? Drakary? Co się dzieje? Wiesz co, my mamy, Rozszerzacie firmę, otwieracie jakąś nową filię, dokupujecie więcej sprzętu? my sobie tak trochę organicznie rośniemy. To znaczy, czy mam jakieś plany, żeby uzyskać, nie wiem, dwa razy większa firma w ciągu 24 miesięcy? Nie, no nie, takich planów nie robimy. Troszkę to działa na tej zasadzie, że staramy się być po pierwsze firmą quality. To, co robimy, żeby no nie było po łebkach albo coś obiecamy, dobra, jakoś tam będzie, damy chyba radę, a jak nie, to tam trudno. No nie, jak czegoś się nie da robić, no to tego nie podpisujemy albo mówimy. Takie są zagrożenia i żeby była świadomość. Więc quality, a drugie, żeby firma była stabilną firmą. To znaczy przez stabilność firmy rozumiem podstawowa rzecz, no że stabilność firmy to nie jest stabilność nazwy firmy, tylko to jest stabilność, żeby ludzie, którzy tu pracują, no to była ich rzeczywiście No praca, na której się nie tak. muszą bać z dnia na dzień, czy mają pracę, czy nie mają pracy i co będzie za miesiąc. I to jest dla mnie stabilność. Ja miałem też różne przygody w życiu z moją stabilnością mojej pracy prywatnie i wiem, jak to jest.
I to jest jedna z kluczowych rzeczy. Teraz, jeżeli stabilność firmy uzyskuje się poprzez na przykład to, że się ma kilka dużych projektów, a kilka takich dosypanych mniejszych i to załatwia jakby sprawę, super. Jeżeli to oznacza, że robimy jakieś dwa wielkie projekty, a nie ma czasu na mniejsze i to powoduje, że firma jest stabilna, to super, tak? To troszkę w ten sposób. Natomiast to jest jakby taki generalnie. Oczywiście nie kosztem utraty jakości tego, co robimy. Co do wzrostu, organicznie troszkę w ten sposób. To nie jest tak, że my mamy kap, że nie powiększamy się. Natomiast rzeczywiście, no troszkę jakby praca zdalna poszerzyła nam te możliwości. Swego czasu, jak my zaczynaliśmy, jeszcze COVID-a nie było, jeszcze w ogóle nie było tematów pracy zdalnej, takiej normalnej, no bo przecież jak to tutaj DevKity, Rzeko, Security, jak to w ogóle ogarnąć? No ogarnęliśmy to dość szybko, ale to była też jakaś tam zmiana dość istotna. Ale do czego dążę, że początkowo to był taki case, okej, ile osób się zmieści w biurze, tak? Jakby, no jak już 3/4 osób nie ma w biurze, to nie znaczy, że na nich biurka nie czekają, bo są, ale trochę inaczej się patrzy. Tak jakby masz nagle więcej osób, niż się spodziewałeś, że będziesz miał, trochę dlatego, że no nie policzyłeś tych osób, które właśnie są gdzieś w Maroko, Ukrainie, gdzieś tam ktoś pracuje, nie wiem, w Białymstoku albo w Wrocławiu i on przybywa na imprezę firmową albo czasami tam gdzieś się pogadać, ale no generalnie jest zdalne tylko. No i teraz no on nie ma biurka tutaj w związku z tym, jest komputer w serwerowni jego i konsolę i tyle. W związku z tym możliwość mamy troszkę więcej osób niż kiedy żeśmy planowali, natomiast jakby płynnie przechodząc do pytania, jakieś tam rozbudowa, jakieś tam inne oddziały, jest to trochę tak, to znaczy tak teorii, zupełnej teorii, to nie jest to, że jest jakiś plan, gdyby się okazało, że potrzebujemy, chcemy, różnych potrzebujemy, no na przykład mamy jeszcze jakiś duży projekt, który koniecznie chcemy zrobić i są do tego ludzie, to być może byśmy wtedy szli rzeczywiście w kolejne biuro, nie to większe, tylko w innym miejscu drugie biuro. Ja już to kiedyś miałem przyjemność organizować, więc jakby sprawa nie jest skomplikowana i to już było i odhaczone. Mamy taką możliwość. Dlaczego coś takiego, a nie przed, po pierwsze biuro mamy świetne, uważam. Rzeczywiście XIX-wieczny fort, taki no physical security bym powiedział jest silny tu. A drugie, to, że jest taka, mam takie doświadczenia, może nie każdy ma, że powyżej pewnej liczby osób w biurze, no tu mówię, trochę to zakłóca to, że ludzie są na zdalniach, jako tego tak nie czuć. Za dużo osób w jednym miejscu powoduje trochę taką utratę takiego, ja wiem, świadomości, że jesteś w zespole, który jest nie tak ogarnialny. Ja nie mówię o tym, że ludzie biegają jak krowy, jak kurczaki bez głowy i się zderzają. Ale że na przykład masz bardzo duże biuro, gdzie jeszcze jest kilkaset osób i wchodzi jakiś pan, siada gdzieś tam, przychodzi, stoi i jeden z tych ludzi, na przykład ludzie na przykład nie wiedzą, czy przyszedł pan kanapka, czy przyszedł kurier, czy to jest nowy programista, tylko się wstydzi gdzieś usiąść, bo nie znają się, po prostu jest tak dużo osób w biurze, są obce twarze. Ja akurat wyznaję taką zasadę, że lepiej mieć więcej miejsc mniejszych niż jedno wielkie. Nawet jakby ta sama liczba ludzi, nawet jeżeli są overheady, że musisz mieć gdzieś tam zawsze jakiegoś tam, nie wiem, człowieka od IT, kogoś od zarządzania biurem i tak dalej, to nadal te osoby, niech tam będzie 20 osób w jakimś biurze, 30 osób w jakimś biurze, to oni czują, że oni są tam razem. To jest ekipa, nie wiem, tam z Białegostoku, wymyślam teraz, prawda? Co nie wiem, skąd z Brześcia. I oni są razem. O, to nie znaczy, że oni muszą być super gdzieś tam, znać się z ludźmi na przykład z Warszawy, ale ważne, że oni tam się czują ze sobą. Nie mamy tego wprowadzonego w tej chwili, nie ma takiej potrzeby jeszcze, no ale jeżeli będzie rzeczywiście gdzieś tam się będziemy powiększali, bo nie mówię nie, to raczej będziemy pewnie szli w tym kierunku. Do jakiegoś stopnia Warszawa, a potem gdzieś jeszcze. No takie, no ale to musi być takie naturalne, tak? To nie jest tak, że mamy to zapisane w takim wykresie jak z Liberta i tutaj jest No, ten no, 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 no. cel. Czyli tam jakby strategia jakaś jest, jeśli chodzi o przyszłość, Tak. to Znaczy, no chcemy też okej. robić, wiesz co, chcemy robić coraz większe rzeczy, coraz bardziej takie
istotne, można powiedzieć, w kierunku game devowym, uczestnictwo może w coraz większych projektach. No teraz właśnie mieliśmy przyjemność, no wydane zostało bodajże chyba wczoraj czy dzisiaj, wczoraj, Suicide Squad Warnerowe. No to, żeśmy przy tym pracowali z firmą Rocksteady ponad 4 lata. No tak, to jest... No to jest duży kodew. Tak, też. I odpowiedzialność, no żeby ten projekt doszedł do końca, no 4 lata. Tak, no to, to jest duże i nawet wczoraj mieliśmy jakieś takie piwo wewnętrzne z okazji zakończenia projektu. Okej. Okay. Stresy są? Stresy w znaczeniu jakim? No właśnie, robienia na przykład takiego projektu 4-letniego i wiele innych. Czy już tak macie opanowane, że... Wiesz co, to jest inny projekt troszkę. To znaczy to jest tak, że z jednej strony jest to... Ale mówię, ja w nim nie uczestniczyłem, tak, bo nie jestem programistą. No, no. Ja tak zapoczątkowywałem ten projekt z chłopakami na samym 4 lata temu. Troszkę to jest tak, że taki projekt jest bardzo długi i z jednej strony się przyzwyczajasz do takiego projektu, no bo tam ma swoje tam utarte szlaki. No 4 lata to właściwie już takie wydeptane wszystko jest, tak? Wiadomo, jest praca, ale i są jakieś problemy, ale no tak idzie to i właściwie to jest inna perspektywa. A potem siadasz do, na przykład teraz, chłopaki siadają do innego projektu, część w jakimś projekcie, część takim, tu się nagle okazuje, że terminy, które są, tam były za 4 lata, to jest termin na przykład za, nie wiem, 5 miesięcy. Okej. Okay. Jest, wow, okej, okay. Musimy zmienić tempo, nagle inne narzędzia do jakiegoś stopnia, czyli tam jakieś były wspólne systemy, tutaj mamy własne systemy, które są no de facto gdzieś tam sensowne i podpatrzone też niektóre rzeczy, tak? Zawsze gdzieś tam staramy się coś fajnego to starać się implementować u siebie, no bo tak to działa po prostu. Jak ktoś coś robi mądrego, no to kurczę, to w dobry sposób, a jak robi coś no niespecjalnie, to może nie róbmy tak samo. No ale w każdym razie jest, może szok to nie jest, no bo nie robili wcześniej innych rzeczy, ale jest takie trochę, że się trzeba znowu rozkręcić, jest inna dynamika, tak? Jest napięcie. Tak, jest, natomiast stres, nie wydaje mi się, że już jakiś stres był. To jest nawet trochę taka, po tylu latach na zasadzie, o, coś nowego. Okay. Tak? Okay. Inny tytuł, inne problemy, zupełnie inny kod. Okay. No tak, bo ja już nie muszę robić gry od nowa, gra już jest, tylko muszę ją jakby tu przetransformować, tak, to troszkę tak. Inaczej funkcjonuje. Wiesz, to jest troszkę tak, że my... My też zatrudniając ludzi i trzymając się razem, jakby każdy wie, na co się pisze, w sposób, że my się trzymamy z tymi kolegami, koleżankami. Robota bywa różna, ale nikt nikogo po kostkach nie kopie, a nie ściągamy tutaj ludzi na hej, patrz jaki projekt, chciałbyś w takim projekcie być, bo bardzo często jest tak, że zatrudniamy, mamy rozmowy i ktoś, a jaki projekty robicie? No takie też rozmawiamy. A w którym ja będę? Nie wiem. A na ogłoszenie na przykład nie możemy dać, że hej, przyjdź do projektu tego i tego, no bo to są tajne projekty, więc to nie działa, nie jest ten sposób, że my szukamy ludzi, którzy hej, chcę być w tym projekcie, ja on się skończy, ja sobie pójdę, teraz zrobię sobie gdzie indziej, inny też fajny projekt. To tak nie działa, ja na początku rzuciłem trochę nie żartem, ale trochę serio, także jesteśmy szewcem, tak, przerabiamy. Okej. To jest dobry zawód. Tak, no jakby... Jeszcze ciągle. I ostatnie moje pytanie już, bo też mnie to ciekawi, jakie gry, ich rodzaje najczęściej się portuje? Bo domyślam się, że no dobra, strzelam jakieś takie racery, tak? Tak na przykład mi się wydaje. Różne pewne, jakieś bijatyki, no. Co się najbardziej portuje? Znaczy wiesz, no, to może najbardziej, powiedzieć... nie mówię, że bo wiem, że wszystko praktycznie, ale co najbardziej mnie interesuje, co jest głównym takim... To wiesz co, nie wiem też w jakich firmach to trafia. Inaczej może trafiać do jakichś tam firm konkurencyjnych, inaczej do nas, zależy jaką ma się klientelę. U was? U nas, wiesz co, jakieś takie bym powiedział action jakieś gry, bo myśmy robili i projekt, i Green Hell grę, tak, z Creepy Jarami, znaczy robiliśmy, portowaliśmy na konsolę i robiliśmy port i DLC Kangur Kakao dla Tate Multimedia i właśnie to, co mówiłem teraz o najnowszej grze Rocksteady, tak, Suicide Squad. Albo robiliśmy, pomagaliśmy ze studiem Montrealu Warnera, pomagaliśmy z Batmanem,
To chyba 2 lata temu chyba wyszło, czy rok temu, już nie pamiętam w tej chwili. Różnie, różniaście, powiedziałbym troszkę na tej zasadzie, że w miarę to, co się teraz robi na Unreal 4, a obecnie już na 5 robią, raczej gry średnie do większych niż malutkie i trochę wynikające z klienteli to jedna, a drugie z tego, co się portuje, no raczej nie trafiają się do nas gry, nie wiem, strategiczne point and click, jakieś takie cywilizacje, zróbcie to na PlayStation. No. Raz, że to w ogóle się, takich to nie robiliśmy w żadnej firmie, natomiast no są wersje przecież na niektórych gier na konsole, ale takie raczej takie się nam nie trafiają, tak? Trafiają się jakieś raczej action, potrafią być RPG, potrafią być jakieś shootery. W ten sposób bym powiedział. Okej. Okay. Troszkę. Ale to mówię, tak powiedziałeś, mniej więcej gry akcji. No, tak. Wiesz co, to zależy, jak to z kim klient przyjdzie. My nie dobieramy gier, jakby portfolio z czegoś takiego, że ojej, przyszła gra dla dzieci, to my nie chcemy. Myśmy kiedyś portowali Hannah Montana i było super. I bardzo fajna gra. I naprawdę okay. Można się było wiele nauczyć. I taki, no, jak dla mnie AAA, no, wtedy tam Hannah Montana wszędzie była, koncerty miała ta Cypress, jak się tam nazywa, Mili. To nie jest tak, że hej, przyszedłeś z jakąś grą, to my takich gier nie importujemy. Nie. To najwyżej może ktoś przyjść z jakimiś nierealistycznymi oczekiwaniami, że ma być na pojutrze, a będzie miał w przyszłym tygodniu kod. No to wtedy to nie. Albo się nie zgodzi po prostu no, na liczbach, tak? Może być tak, że ktoś ma tam, nie wiem, 5 zł, a chciałby grę za 5 miliardów. No to się nie zepnie. Ale tak, to nie jesteśmy. Znaczy jest, czasami są takie perełki, żebyśmy chcieli, tak? W sensie, że widzimy, że no, fajne. To jest fajna gra. No. No i takim pozytywnym akcentem, że gra jest fajna, kończymy dzisiejsze spotkanie. Ja bardzo dziękuję Tobie, że zechciałeś o tym wszystkim opowiedzieć i podzielić się tutaj wiedzą z naszymi słuchaczami. Także dziękuję Ci. Ja Państwu dziękuję za to, że tu jesteście i też zapraszam na kolejne podcasty Strefy Technologii Uniwersytetu SWPS. Zachęcamy do subskrypcji naszych treści na YouTube, Spotify i innych social mediach. Przy okazji chciałem powiedzieć, że w Krakowie też się otwiera filia SWPS i w ciągu kilku najbliższych lat będzie scalona ze szkołą Józefa Tischnera. Po więcej informacji to proszę się zgłosić do nas, w sensie takim, że link jest na stronie w opisie spotkania. Albo ktoś udzieli informacji, jeśli kogoś to interesuje. Dobrze, to tyle z naszej strony. Dziękujemy Państwu, do zobaczenia w następnym miesiącu. Dzięki serdecznie, na razie.